Kochane dzieci, w dniu waszego święta życzę wam wiele radości, spełnienia wielu, wielu skrytych marzeń i tego, byście zawsze miały w życiu ciekawie. A ciekawie jest wtedy, kiedy czytamy książki. Ja nawet je piszę. Na moim koncie nie ma jeszcze książki dla dzieci, ale ona już powstaje. Są pierwsze wiersze i cztery z nich z okazji waszego święta chciałabym wam przeczytać. To wiersze o zbiorczym tytule Aniołki i ich niebieskie tobołki. Aniołki zawsze bardzo lubiłam, aniołki zawsze mnie cieszyły i chyba stąd się wzięła rymowana opowieść o tych wyjątkowych stworzeniach. Niebiański listonosz. Do dzieci, gdy zbyt często zajęte plotkami, przybywa anioł Ambriel z pięknymi włosami, tak białymi jak mleko od najczystszej krowy. Dostawca dobrych wieści, z pomocą gotowy. Jeśli tylko ktoś pilnie wsparcia potrzebuje, wystarczy go zawołać. Zaraz przylatuje. Jest aniołem szalonym, lubiącym podróże. Zna wszystkie miejscowości, te małe i duże. W plecaku nosi kompas, odblaski drogowe. Pomaga zagubionym, by znaleźli drogę. Drugi wiersz jest o aniołku, którego na pewno wszyscy dobrze znają. Amorek jest szczególny, bardziej ulubiony. Kojarzy wszystkie pary, mężów i ich żony. Dla niego miłość ludzi to rzecz najważniejsza. Z uśmiechem i radością odnajduje serca. Daje siłę przetrwania na lata przy sobie, układa piękne słowa w zakochanej głowie. Strzałami strzela świetnie, nosi je w kołczanie, łuk czyści precyzyjnie, gdy na popas stanie. Posila się dobrocią i pocałunkami. Jeśli umiecie tulić, będzie między wami. Przyjaciel dobry na zazdrość. Urielek to aniołek, co nie tylko lata, lecz potrafi się dostać na koniuszek świata. Na rydwanie ciągniętym przez dwa białe konie, co lampy wiozą jasne, wpięte na ogonie. Szatki ma zawsze czyste, zwiewne, przeplatane, złotymi nićmi szyte, ręcznie ozdabiane. Nazywany jest księciem, szykownym baronem, bo w swym domu na chmurze mia ciasteczek tonę. Chętnie rozdaje dzieciom do posmakowania, by nie było zazdrości ani narzekania. I o takim aniołku, który jest patronem artystów, tych właśnie, którzy piszą książki, tych, którzy malują, ale też kiedy zmagają się z codziennością, na przykład szkolną. Kiedy obraz malujesz, piszesz wiersz nad ranem lub długo się uczysz przed klasowym sprawdzianem, pomoże ci Jofiela. Anioł, nie dziewczyna.
czuła, oddana siostra, jak druga rodzina. Jest w stanie stroić różne najśmieszniejsze miny, byś zapomniał o smutku na długie godziny. Ona wszystkim pozwala ujrzeć piękno życia. Chętnie oczyszcza wodę niezdatną do picia, wspiera uczniów, gdy mają nieład na swym biurku. Lubi bawić się z dziećmi agrafką na sznurku. Dzień dobry. Witam Was, drogie dzieci. Pozdrawiam Was z wanny w Zielonej Górze. Nazywam się Agnieszka Ginko i przeczytam wiersz z mojej książki Ciotka, Klotka i inne historie. Jest to wiersz Ciotka Frania. Agnieszka Ginko, Ciotka Frania. Była sobie ciotka Frania z wielką pasją do kąpania. Namydlała się starannie w wielkiej, 3-metrowej wannie. Uwielbiała różne mydła i olejki i pachnidła, żele, płyny i szampony, każdy z innej świata strony. Stał też cały worek gąbek w kształcie rybek oraz trąbek. Z mydeł mogła zrobić tęczę, 100 kolorów za to ręczę. Miała Frania od swej babki do drapania dobre grabki, idealne wprost na plecy. Miała również przekobiecy, bo błyszczący i różowy, kamień duży pumeksowy. Powiem Wam, choć tajemnica, że ten pumeks był z księżyca. Pięty gładził z całej siły, że aż lśniły i świeciły. W poniedziałki nasza ciotka wypełniała wannie totka. Wtorek to był dzień krzyżówek, środa z angielskiego słówek. Czwartek był już byle jaki, obierała wciąż ziemniaki. Za to w piątek dla ochłody jadła sobie w wannie lody. Narzekali przyjaciele, że nie widzą jej zbyt wiele, bo od samiuśkiego rana całą ją zakrywa piana. Więc skróciła ciotka Frania swój codzienny czas kąpania. Życie tutaj nie na rękę, więc opuszczam już łazienkę. A Wam powiem prosto z mostu, lepiej prysznic brać po prostu. Pozdrawiam wszystkie dzieci serdecznie i zachęcam do czytania różnych książek. Do zobaczenia.